Cześć, z tej strony Seed, a to Sztuka Retuszu. Jak widzicie, tym razem krótki tutorial bez mojej paszczy, ale nie bójcie się, niebawem wracam na kanał. Długo prosiliście o prosty tutorial o tym, jak podmienić niebo na naszym zdjęciu. Zdarza się bowiem tak, że niebo kompletnie nie pasuje do naszej wizji, albo na zdjęciu okazuje się wręcz białe, chociaż marzyliśmy o pięknym, błękitnym niebie. Co wtedy zrobić? Pokazywałam Wam już, jak wycinać elementy z tła, więc dziś przejdziemy przez to w Trimiga, a skupimy się już na ingerencji w samo niebo. Na tym zdjęciu nasze niebo jest wręcz białe, a ponieważ kolor ten jest możliwie jednolity, skorzystamy z narzędzia różdżki, by go zaznaczyć. Jeśli nie wiecie, w jaki sposób korzystać z różdżki, to odsyłam Was do tutorialu na ten temat. Następnie, aby upewnić się, czy nasze zaznaczenie nie nachodzi na budynek, wejdziemy w opcję Zaznacz i Maskuj. Jak widzicie, u mnie zaznaczenie jest niebieskie, a w zasadzie takie fioletowawe. Kolor zaznaczenia możecie zmienić w tym miejscu. Domyślnie jest ono czerwone, ale jeśli na naszym zdjęciu znajduje się dużo czerwieni, warto ten kolor zmienić. Ja teraz wrócę do czerwonego. W porządku. Już teraz widzę, że nasze zaznaczenie objęło część dachu, więc musimy to naprawić. Wybieram klasyczny pędzel i kilkoma ruchami naprawiam to niedopatrzenie. Sprawdźmy, jak została zaznaczona reszta zdjęcia. Trawa wydaje się w porządku. Na wszelki wypadek podniosę jeszcze wartość kontrastu, by Photoshop mocniej skupił się na kontrastowych krawędziach. Jak widzicie, im większa wartość, tym więcej detali gubimy w samej trawie, więc zoptymalizuję to, zmniejszając nieco tę wartość. Ok, zatwierdzamy. Wracam do widoku pełnego, wybierając Ctrl 0. Teraz czas nałożyć maskę. Jak widzicie, zaznaczyliśmy niebo, więc po nałożeniu maski nasz budynek zniknął. Żeby przywrócić budynek, a jednocześnie usunąć niebo, czyli po prostu odwrócić naszą maskę, wybieramy kombinację przycisków Ctrl-I. Pierwszy krok za nami. Teraz wystarczy przeciągnąć zdjęcie, które chcemy umieścić w tle, do naszego dokumentu. Ja mam tu już jedno przygotowane. Nie wiem, dlaczego jest tak małe, ale śmiało możemy temu zaradzić bez większego uszczerbku dla zdjęcia. Zdjęcie jest dobrej jakości, a i jest obiektem inteligentnym, więc wystarczy, że chwycimy za narożnik zdjęcia, przytrzymamy Shift, aby zachować jego proporcje i powiększymy je do rozmiarów, które nam odpowiadają. Możemy także w każdej chwili zmniejszyć krycie tej warstwy, by lepiej widzieć, jak nasze zdjęcie wpasowuje się w to znajdujące się pod spodem. Zatwierdzam i z powrotem zwiększam krycie do 100%. Teraz wystarczy, że przesuniemy naszą warstwę z tłem pod warstwę z budynkiem. Widzę, że wystaje fragment góry z poprzedniego zdjęcia, więc jeszcze trochę je powiększę. Ważna rzecz. Bywa tak, że zdjęcie nieba jest bardzo ostre, często na równi z ostrością naszego pierwszego planu. Jeśli nasz zamysł jest taki, aby wszystkie elementy na zdjęciu były ostre, możemy to tak zachować. Jeśli jednak nie, warto nieco rozmyć nasze tło. Tutaj, jak widzicie, chmury są na tyle ostre, że wręcz odwracają uwagę od budynku. Dodamy im więc delikatnego rozmycia, które też doda na realizmie. Jakby bowiem nie patrzeć, tematem zdjęcia był budynek, nie zaś niebo, więc niebo to nie może być tak samo ostre jak budynek. Wchodzimy w filtr, rozmycie, rozmycie gaussowskie i dobieramy wartość, która nam odpowiada. Mi zależy na czymś bardzo delikatnym. 2 piksele powinny być wystarczające. I właściwie to tyle. Bywa jednak, że podmienione tło jest za ciemne lub na przykład zbyt niebieskie. Jeśli chcecie to zmienić, macie 2 możliwości. Możecie dodać warstwę do pasowania kolor selektywny i wybrać kolor niebieski, bo ewidentnie na tym zdjęciu niebo jest bardzo niebieskie. Manewrując suwakami sprawiacie, że niebo może nieco zmienić swój kolor. Jak widzicie, nawet i na zielony. Ja trochę przesunę więc suwak w lewo. Kolejna rzecz, jaką możecie zrobić, to dodać warstwę do pasowania barwa nasycenie i zmniejszyć nasycenie nieba lub też je rozjaśnić. Ważne jest to, że ponieważ nasze warstwy do pasowania znajdują się nad warstwą z niebem, ale pod warstwą z budynkiem, nasze zmiany nie wpływają na warstwę powyżej, czyli na nasz budynek. W takim wypadku nie musimy więc korzystać z masek odcinania. Musimy jedynie pamiętać, że wszystkie warstwy do pasowania, które będziemy dodawać, będą wpływały na warstwy poniżej. I to w zasadzie tyle. Jeśli macie jakieś pytania, koniecznie piszcie w komentarzach. No i widzimy się, mam nadzieję, że już w najbliższy poniedziałek. Do zobaczenia.